Dzień dobry kochani, witam się z wami w moim filmiku nowym. Będzie to makijaż dla mężczyzny na randkę, na wyjście, na jakieś może okoliczność. Czemu nie? Facet też, człowiek też może się umalować, też może nosić makijaż. Ja używam do makijażu podkładu mineralnego marki L'Origine, dostępnej kiedyś w Rossmann, natomiast teraz tylko internetowo z tego co wiem. Odkręcam sobie opakowanie, przesypuję sobie z opakowania do wieczka trochę produktu, a następnie ruchem okrężnym maczam w tym proszku, w tym podkładzie pędzel i tak właśnie mam pokryte całe włosie. Ja już mam pielęgnację nałożoną na całej twarzy i przystępuję do aplikacji podkładu. Mam tutaj lusterko, więc będę się patrzył w dół. I co jest ważne, to robimy koliste ruchy, aplikując podkład mineralny z tego względu, żeby on się ładnie w tych porach usadowił, żeby ładnie wyrównał koloryt skóry i żeby wyglądało to nieziemsko naturalnie. Od razu mówię, ja tutaj nie będę potrzebował bardzo mocnego krycia, ponieważ lubię jak coś tam przebija, lubię jak to jest po prostu naturalnie, jak to naturalnie wygląda. Ale ma to być po prostu spójne. Więc tutaj dwie takie cienkie warstwy takiego podkładu mineralnego spokojnie mi wystarczą. I jest to mój makijaż tak naprawdę na co dzień. Jeśli gdzieś wychodzę, to właśnie tak aplikuję i tego produktu używam najczęściej. On może być troszeczkę za ciemny, ponieważ ja go w tamtym roku, nie, 2 lata już chyba z nim jestem, z tym podkładem. I zawsze używałem go i w zimę, i w lato, a tam jak szaleć, to szaleć, moi drodzy. Więc jedziemy sobie z każdym miejscem tak, żeby wszystko ładnie pokryło, razem z oczami i pod oczami. Najważniejsze jest to, żeby robić te okrężne ruchy, a dodatkowo dzięki temu, że te okrężne ruchy wykonujemy, nie będą podkreślone suche skórki, nie będzie podkreślonego zarostu. I to jest wielki plus właśnie podkładu mineralnego. Poza tym podkłady mineralne zawsze, ale to zawsze wyglądają bardzo naturalnie. No chyba, że mamy skórę bardzo suchą, to one często właśnie podkreślają wtedy fakturę, suche skórki i niekoniecznie to dobrze wygląda. I tak moja skóra prezentuje się bez i z podkładem. Celowo nie zakryłem tutaj tego obszaru, ponieważ jest zaczerwieniony, więc biorę taki pędzel, który jest trochę puchaty, nadaje się również do konturowania, natomiast tutaj mi chodzi o to, żeby dotrzeć w te miejsca, gdzie występuje zaczerwienienie, i również go sobie wtłaczam w skórę, żeby rozjaśnić sobie okolice oczu. Biorę podkład tym razem z marki Claire Blondes, a później biorę pędzel bardziej zbity, bardziej precyzyjny i bardziej taki flat topowy i nakładam sobie podkład pod oczy. On ma lepsze krycie, ten Claire Blondes, dlatego postanowiłem go zaaplikować pod oczy i również go wcieram. Staram się mimo wszystko robić tego trójkąta, żeby nie było takiej pandy. Najeżdżam również na powieki, żeby wyrównać koloryt. Okay. On trochę mi podkreśla jednak suche skórki na powiece, ale to po chwili, jak zmiesza się ze sobą, będzie bardzo naturalnie wyglądało. Więc to jest tylko chwila. Dobra. Następnie sięgam po kredkę cielistą. Tu jest akurat marka Peggy Sash. Ona jest miękka i bardzo precyzyjna, przez co łatwo jest ją aplikować na linię wodną. I robię to dlatego, żeby moje oczy
nie były tak zaczerwienione, a zazwyczaj one są zaczerwienione, dlatego ten trik pozwoli otworzyć nam oczy i wygląda takie, no jest po prostu to oko bardziej otwarte, jest bardziej świeże, lepsze w odbiorze niż takie zaczerwienione wampirze oczy, a ja niestety mam tendencję do tego, że się czerwienią moje oczy. Niestety. Po mamusi. Trochę zagęszczam sobie zarost i jest to kredka również marki Pegisage. Tym razem do brwi, nie do zarostu. I tam, gdzie mam jakieś dziurki, to sobie to zakrywam. Nie robię tego czarną kredką, z tego względu, że czarna kredka może być zbyt toporna i zbyt mocna. Także tylko delikatnie sobie tutaj wyrównuję luki, nie robię tego jak Conchita, czyli takie mocne, czarne krechy. No bo to jest jednak, efekt ma być bardzo, bardzo naturalny. Także tutaj sobie tylko i wyłącznie wypełniam, już to lepiej wygląda, natomiast trochę kolor się różni. I nie wiem jak to w kamerze wygląda, natomiast w świetle dziennym no wygląda to dobrze. Szczoteczką, która jest dołączana do większości tych produktów, wyczesuję sobie produkt pudrowy, czyli podkład, i wyczesuję sobie trochę kredkę, żeby ten efekt jeszcze był bardziej miękki, bardziej naturalny. Ponieważ niedawno byłem na regulacji brwi, nic mi nie robi, jedynie wyczesuję sobie produkt, a raczej podkłady z brwi, żeby nie było tam zbytnio produktu. Robię to suchym pędzelkiem. Mam jeszcze też takie produkty do brwi, które jeszcze utrwalają, natomiast no, moje brwi są bardzo, bardzo sztywne i one się trzymają swojego kształtu przez cały dzień non-stop, nawet bez utrwalenia. Niestety, chciałbym mieć takie brwi, jak niektóre osoby mają, że jak się zaczeszę je do góry, to one się tak ładnie utrzymają i po prostu tak same od siebie mają. No ale tak nie mam. Tutaj mam jakiś ubytek, więc sobie trochę to poprawię. O. I poprawione. A tak to jest wszystko ok. Na usta nakładam jeszcze coś nawilżającego, a jest to pomadka marki Felicea. Niech się nawilżają. Ponieważ ja jestem sroką, nie wyobrażam sobie makijażu bez rozświetlacza i tym razem jest to The Highlighter Essence 10 Heroic. Bardzo delikatny rozświetlacz. Nie wiem, czy widzieliście filmik Tanie i Dobre, właśnie on tam był. I on jest bardzo delikatny, więc dla mężczyzn myślę, że jak najbardziej się nada. I ja go używam w bardzo małej ilości. Na szczyty kości policzkowych. I tyle. Nie nakładam tego ani na kupidynę, ani na nos, ponieważ trochę to by wyglądało sztucznie. Natomiast ta ilość, myślę, że jest widoczny ten rozświetlacz. Tak mi się wydaje, przynajmniej w podglądzie widać. No i tak, to tyle. Moi drodzy, to już koniec mojego ala tutorialu, albo pokazu bardziej mojego makijażu męskiego. Mam nadzieję, że się film podobał i skorzystacie z rad. Jeśli jakiś mężczyzna to obejrzy, koniecznie niech da znać, czy akceptowałby u siebie właśnie taki look. Koniecznie dajcie znać, czy wam się taka propozycja podoba, a tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i obserwacji mojego Instagrama. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć! Nagi chłopczyk w czapeczce. No przecież w domu śnieg wsypie. O mamo, ale się posypał. Jakiś włos. Dobra. Ponieważ nie... Zapraszam was do... Ponieważ tam tuż też dużo się dzieje. Zapraszam was do obserwacji mojego Instagrama oraz zasususu.